Siema, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek trochę inny, bo dzisiaj będzie odcinek z kupowania i testowania mojego nowego aparatu, konkretnie Canona 500D z obiektywem Sigmy 18-200 z przesłoną 3.5. I pewnie spytacie, Cyprian, czemu Canon 500D, a nie na przykład 600D? Przecież Canon 600D ma utchylany ekranik i bardziej rozbudowane funkcje nagrywania, bo znalazłem naprawdę za bardzo niską cenę Canona 500D właśnie z tym obiektywem, dlatego pomyślałem, że będzie idealny dla mnie do nagrywania, a więc widzimy się jutro, jak już będę ten aparat miał. Piona, do jutra. Dobra, a więc przyszedł mi tutaj mój aparat. Jest to Canon 500D. I macie tutaj teraz parę fajnych ujęć. Parę przebitek z tego nowego aparatu i może zacznijmy od tego, co było w samym zestawie z aparatem. Aparat zostawiłam sobie na koniec. Była po pierwsze mała torba do przenoszenia aparatu, oczywiście ładowarka wraz z kablem i w tej torbie był jeszcze taki mały organizer na karty, na 6 kart SD. Pierwsza karta 8-gigowa, druga karta 1-gigowa, a trzecia karta to właściwie adapter, w której jest włożona karta microSD 1-gigowa. No i to nie wszystko. Jeszcze był dołączony taki wielki plecak z przegródkami. Say what? Plecak naprawdę pojemny. Zmieszczą się tu co najmniej dwa aparaty. Do tego plecaka jeszcze taka folia jakby, którą się zakłada na plecak i gdy pada deszcz, to nam nie zamoknie cały sprzęt, więc bardzo fajnie. Dobra, a więc przechodzimy do samego aparatu. Tak wygląda sam aparat, jak mówiłem, jest to Canon 500D z aparatem 18-200 z przesłoną 3.5 i naprawdę aparat nagrywa bardzo fajnie. Oczywiście posiada małe ślady użytkowania. A więc okej, znowu macie obraz nowego aparatu i moim zdaniem nagrywa bardzo fajnie w porównaniu do tamtej lustrzanki. Także ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakości przez ten aparat. Także to był taki mały test i recenzja mojego nowego aparatu Canona 500D. Także widzimy się w następnym odcinku. Cześć, piona!